z nas choć raz nie nucił piosenek Chłopiec z gitarą, Malowana lala czy Jedziemy autostopem znanej i lubianej piosenkarki z Bytomia Karin Stanek. O przyjaźni z polską królową Big Beatu opowiedział nam jej najwierniejszy fan Stefan Papierowski. Proszę nam powiedzieć, kiedy zaczęła się pana taka fascynacja Karin Stanek? Proszę sobie wyobrazić, że od samego początku, kiedy Karin Stanek zaczęła śpiewać, to był rok 1962. Ja miałem 9 lat, a ona 19. Karin Stanek po Festiwalu Młodych Talentów stała się gwiazdą i została zaproszona na drugi Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie. I proszę sobie wyobrazić, że ja to wszystko pamiętam. Z początku z opowiadań sióstr, które były ode mnie starsze. No i tak to się wszystko zaczęło. Co panu podobało się najbardziej w Karin? Temperament. Te jej piosenki były takie żywiołowe. Ja byłem takim spokojnym człowiekiem, a Karin było wszędzie pełno. I fascynowało mnie to, ten jej temperament, talent, te przeboje. Któż nie pamięta Malowana piosenka Jimmy Joe, Jedziemy autostopem, Chłopiec z gitarą. Nucimy je po dziś dzień. Także trafiłem w dziesiątkę. Jak doszło do pierwszego spotkania? Proszę sobie wyobrazić, że ja dla Karin pracowałem zawsze. Wysyłałem jej zdjęcia, artykuły, ale jakoś do spotkania nie dochodziło. Ona wiedziała o moim istnieniu od 1974 roku. Pisaliśmy, wymienialiśmy swoje poglądy różne, ale do spotkania doszło dopiero w 1991 roku. Jak wyglądało to spotkanie? To było przepiękne spotkanie. To było przepiękne spotkanie. Wszystkie gwiazdy sobie patrzyły, a co to za chłopczyk. Wyglądaliśmy jak brat i siostra. Bardzo mi się to podobało. Pierwsze spotkanie z wielką gwiazdą Karin Stanek, ale obok były również inne gwiazdy, bo Czesław Niemen, Wojciech Korda i tak dalej, i tak dalej. Czy później ta znajomość była kontynuowana? Później była ona dopiero naprawdę kontynuowana. Od razu otrzymałem niesamowite dedykacje, podziękowania. Karin na żywo sprawdziła, że ten Stefan to jest jednak, on za mną pójdzie w ogień. Ja jeszcze bardziej zacząłem pisać do prasy, chodzić do radia i opowiadać o Karin, dużo wywiadów w telewizji. Nie, ja jeszcze bardziej pokochałem, polubiłem Karin Stanek, a ona mnie. Jak wyglądała ta znajomość? Czy to była tylko znajomość, czy może przyjaźń, a może jeszcze coś więcej? To była piękna znajomość i taka przyjaźń. To była taka serdeczna przyjaźń. Uwielbialiśmy być z sobą godzinami. Zresztą po każdym koncercie, czy w Sopocie, czy sporo razy w Warszawie, przede wszystkim w Bytomiu, w Zabrzu, we Wrocławiu. Po koncercie spotykałem się zawsze w hotelu z Karin Stanek i przesiadywaliśmy z sobą do rana, popijając czasami troszeczkę szampana, bo Karin Stanek, jak wiemy, kochała Chopina i szampana. Proszę sobie wyobrazić, że wówczas o wszystkim rozmawialiśmy, ale nawet w pewnym momencie zdecydowaliśmy, że kiedy ja będę na emeryturze, to ja się przeprowadzę do Niemiec i będziemy sobie wspólnie popijać kawę, chodzić na spacery. No niestety, Karin Stanek od 8 lat już nie ma. Karin nie ma już wśród nas, ale pan jednak cały czas stara się, żeby pamięć o niej pozostała. Jak pan to robi? No proszę sobie wyobrazić, że każdy mówi, no skąd taki człowiek się, skąd, że on kocha swoją idolkę, swoją Karin Stanek z Bytomia jeszcze bardziej, jak była żywa. Prawda, gdy żyła, nie wiem, ja staram się dowiadywać wszystko o niej jeszcze, a tych
tematów tabu jest jeszcze sporo, sporo. Przede wszystkim w nagraniach. Nagrywało się piosenki w różnych wersjach, w różnych studiach radiowych. I proszę sobie wyobrazić, że po dziś dzień poszukuję różne piosenki i nagrywam sobie na płyty, przekazuję je do rodziny Karin Stanek, z którą również utrzymuję kontakt. Wiem też, że prowadzi pan różne zajęcia w szkołach, albo też udziela pan chętnie wywiadów do gazet. Proszę powiedzieć o tej swojej działalności. No tak, jest to piękna sprawa. Jestem zapraszany do bytomskich szkół. Uczestniczyłem podczas festiwalu piosenek Karin Stanek i tam była wystawa moja poświęcona Karin Stanek dla dzieci i dla rodziców. Ja dużo swoich rzeczy, które posiadam od Karin Stanek i które zdobyłem w różny sposób, prezentuję w wielu, wielu miejscach. Również powstał monodram Karin Stanek autorstwa Aliny Mośkerger w wykonaniu pięknym Agnieszki Weiss. Również w trakcie tego spotkania przed prezentacją z okazji drugich urodzin monodramu przedstawiałem i gitarę, i strój sceniczny Karin Stanek. A w szkołach byłem już sporo razy i nie tylko. W Radzionkowie, w Muzeum Chleba prezentowałem, prawda, no jestem do dyspozycji, a w prasie, radio, telewizji często opowiadam o Karin Stanek z okazji rocznicy śmierci 15 lutego i z okazji urodzin 18 sierpnia. Również znana jest pana działalność na Facebooku, jest specjalny profil poświęcony Karin Stanek. Proszę powiedzieć, co pan tam umieszcza? No tak, bardzo lubię. Zresztą jest zainteresowanie nie tylko Karin Stanek, ale prowadzę grupę fani czerwono-czarni, z którymi Karin Stanek śpiewała od 1962 roku do 1969. No zainteresowanie jest ogromne. Ja przypominam wszystko to, co było o Karin Stanek, ale również to, co udaje mi się zdobyć. Jeszcze o Karin Stanek przedstawiam, odpowiadam na pytanie, na priv, odpowiadam na różne pytania, prawda? Wszystko, co jest tylko możliwe. Zresztą przeglądam od czasu do czasu swoje zbiory, które otrzymałem również od Karin Stanek i będąc 3 lata temu, we wrześniu 2016 roku na zaproszenie urodziny Karin Stanek sfotografowałem 7 albumów Karin Stanek. Tam dopiero były rarytasy. Tam były takie rarytasy, że sami czerwono-czarni przypominali sobie, że Karin, że to musiało być na pewno od Karin, bo skąd Stefan mógłby mieć takie piękne zdjęcia z lat 60. No to było coś fantastycznego. No przeglądałem te albumy u jednej z sióstr Karin Stanek. No nie mogłem spać. Ja tam byłem 3 dni, 3 noce. Ja tylko nie mogłem się doczekać. Pójść położyć kwiatki na grobie Karin Stanek, ale poza tym właśnie zrobić zdjęcia albumów z Karin Stanek, z jej początkowej kariery, to po prostu miałem 9 lat, więc nawet mnie nie było stać, jestem z rodziny, gdzie nas było 8 dzieci, więc nawet nie było mnie stać, także uzupełniłem sobie wszystko, co dotyczy Karin, ale Karin również kserowała swoje artykuły, które jej mama zbierała i przysyłała mi tutaj do Polski z Niemiec. Jesteśmy również ciekawi, jak wygląda pana kolekcja pamiątek związanych z Karin. Proszę opowiedzieć, co pan posiada w tej kolekcji? No prawdę powiedziawszy, wszystko. W 1977 roku z tego, co uzbierałem, zrobiłem sobie album. Ciężki, przeogromny album, który na pewno sobie sfilmujemy za chwilę, ale posiadam płyty. Wszystkie single, analogowe płyty.
posiadam wszystkie płyty kompaktowe, a Karin ma ich około 20. Na różnych składankach są również piosenki Karin Stanek. Posiadam książki, zresztą w tych książkach pisze o mnie, że na przykład jest takie stwierdzenie właśnie, kiedy wrócimy do mojego pierwszego spotkania z Karin w 1991 roku, kiedy Karin przyjechała właśnie do Opery Leśnej w Sopocie po 15 latach nieobecności. Dziennikarzy prasowych i radiowych było przeogromnie dużo. No i Karin w pewnym momencie powiedziała: ja nie dam rady, ale tu obok stoi Stefan. Stefan, on wie więcej o mnie, aniżeli ja sama. I to jedno ze zdań jest umieszczone właśnie w książce o Karin Stanek. Proszę nam tak na zakończenie powiedzieć, gdyby Karin jeszcze żyła, to co pan chciałby jej powiedzieć? Kocham, kocham, kocham. Nigdy nie zapomnę. Karin to całe moje życie. To całe moje życie. Zresztą jeden z artykułów Życia Bytomskiego jest z miłości, pod tytuł Z miłości do Karin Stanek pozostał kawalerem, a tytuł Najwierniejszy fan Rzeczypospolitej. Zresztą Karin już końcowe dedykacje, tak stwierdziłem, że ona pisała już pod innych fanów, bo pisała, że ja jestem najwierniejszym fanem Karin Stanek Polski, w Polsce. A w prasie również pisze, że a co tam Stefan Papierowski z Chorzowa, to jest nie tylko w Polsce najwierniejszy fan, ale na świecie. Przypomnę może, że była przepiękna wystawa zorganizowana przez Ligę Kobiet Nieobojętnych w Bytomskim Centrum Kultury, która trwała 2 tygodnie. Przepiękna sprawa i marzy mi się, żeby jeszcze kiedyś taka wystawa była powtórzona. W tej chwili wiedziałbym więcej, co zaprezentować. Także dla Karin nadal zrobiłbym wszystko i cieszę się, że tak jest. Nie żałuję, niczego nie żałuję. Karin będę kochał, uwielbiał, cenił i, jak ja to mówię, promował, popularyzował. Zresztą nazywała mnie swoim przyjacielem. Tu, w tym mieszkaniu, nagrywając film Tato, kup mi polskie dżinsy, przedstawiając gitarę, którą mi sprezentowała, którą mi przywieziono z Niemiec, powiedziała, że tę przepiękną gitarę podarowałam swojemu największemu fanowi i przyjacielowi Stefanowi Papierowskiemu. Całe życie Stefana Papierowskiego wypełniły dwie najważniejsze dla niego kobiety. Jedną była jego mama, drugą Karin Stanek. I choć obu nie ma już wśród nas, w sercu pana Stefana pozostaną już na zawsze.